Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna popularna rybka z rodziny bociowatych, bocia syjamska lub bocia mysia, Yasuhi Kotakia mortelli. To jest jedna z mniejszych bocji. To są wesołe, ruchliwe, zwinne rybki, które wnoszą radość do każdego akwarium. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Boce mysie pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują wolno płynące rzeki strumienia z piaszczystym podłożem, gęstą roślinnością, zatopionymi fragmentami drzew i korzeniami do rzeki Mekongu. W okresie pory deszczowej migrują w górę rzek do mniejszych dopływów i strumienie, gdzie odbywa się targo. Po raz pierwszy gatunek opisał Tyrant w 1885 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek. Bocie mysie to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10 do 12 osobników. W małych grupach może dojść do sytuacji, w której jedna z ryb będzie chciała podporządkować sobie pozostałe i nie dopuszczać ich do pokarmu. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium dla 8 rybek powinien być powyżej 200 litrów. Warto zaznaczyć, że w mniejszych zbiornikach bocie mysie mogą być agresywne jak do przedstawicieli własnego gatunku, tak i do sąsiadów z akwarium. W akwariach dorastają do 8-9 cm, płodność osiągają w wieku 12-14 miesięcy, żyją do 6-7 lat. Bocie mysie mają masywne, wydłużone, przypominające torpedę, jasno-kremowe, blado-różowe lub brązowe ciało pokryte drobnymi łuskami. Głowa duża, otwór gębowy w położeniu dolnym z trzema parami wąsiku. Młode osobniki mają pionowe paski po bokach ciała, które zanikają w wieku dorosłych. U dorosłych osobników pozostaje tylko czarny pas biegnący wzdłuż całego grzbietu i pas u nasady ogonu. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników nie jest łatwe. Samice są większe i bardziej krągłe od samców w podobnym wieku. Bocie mysie prowadzą nocny tryb życia. Swoją dużą aktywność zaczynają pokazywać dopiero wieczorem. Rybki preferują akwaria z licznymi kryjówkami i korzeniami, grotami z łagodnymi krawędziami, ponieważ lubią wciskać się w różne szczeliny. Ozdób w akwarium powinny znajdować się doniczki, rurki PCV, w których często odpoczywają. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. Akwarium powinien być zasłonięty szybą lub pokrywą, ponieważ boce lubią wyskakiwać z wody. Zalecane również w akwarium z bociami, oprócz zastosowanego mocnego filtra, który wytwarza ruch wody, dołożyć napowietrzacz, ponieważ woda musi być bardzo dobrze natleniona. Bocie mysie są bardzo wrażliwe na nagłe zmiany parametrów wody. Właśnie dlatego nie zaleca się prowadzać do świeżo zakładanego zbiornika. Parametry wody są dość ważne i muszą być stabilne. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 40%. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-28, pH od 6 do 7,5, GH od 5 do 12. W naturalnym środowisku bocie mysie odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, mięciakami, larwami, zooplanktonem i glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Na przykład mrożone dynie, cukinie, sparzone liście sałaty, szpinaku lub miszki itd. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne i roślinne,
gwarantującej dobrą kondycję i intensywne wybarwienia ryby. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Boce myślenie powinny być trzymane wraz z rybkami o wyloniastych pletwach, ponieważ mają tendencję do ich pogryzania. Można ich trzymać wraz z innymi bociami sumokształtnymi, łagodnymi karpowatymi, pływającymi w tonie. Rozmnażanie. Nie odnotowano udanego rozmnażania w warunkach akwariowych. Obecnie boce mysie rozmnażane w dużych farmach rybnych w Azji Południowo-Wschodniej i w Europie Wschodniej przy użyciu hormonów. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.